Cześć, mam na imię Piotrek. Na każdy problem programistyczny potrafię znaleźć suchara. Pierwsza moja styczność z programowaniem była w podstawówce, czyli było to już jakiś czas temu. Tam oprócz grania uczyliśmy się też języka logokomeniusz. I na tych lekcjach po prostu poznawaliśmy pierwsze algorytmy. Po szkole średniej nie każda młoda osoba wie, co chce w życiu robić. Tak też było ze mną. Początkowo wybrałem sobie ścieżkę militarną, dostałem się do szkoły strażackiej, zostałem strażakiem. Po pewnym czasie jednak uświadomiłem sobie, że najlepiej czuję się w sąsiedztwie komputerów. Od tego momentu było już z górki. Zdecydowałem, że będę gasił pożary, ale w projektach IT. Programowaniem zawodowo zająłem się po pewnym okresie takim próbnym, nazwijmy to. W tym okresie robiłem strony internetowe dla swoich znajomych. Było to już około szkoły średniej, po skończeniu szkoły średniej. Jak już zrobiłem strony internetowe praktycznie wszystkim znajomym, to wtedy rozejrzałem się za pierwszą pracą jako taki programista na pełen etat. W programowaniu najbardziej lubię to, że po długich godzinach pisania kodu można zobaczyć wynik na ekranie komputera lub na ekranie innego urządzenia mobilnego. Moją motywacją do nauczenia się programowania było to, że zawsze chciałem ulepszyć grę, w którą akurat grałem. Po pewnym czasie, jak nabędzie się już trochę doświadczenia jako programista, ma się taką naturalną ochotę do wyjścia z domu, do podzielenia się tą swoją wiedzą z innymi. Jest to o tyle ciekawe, że można poznać naprawdę bardzo fajne historie innych ludzi, którzy co ich motywuje do nauczenia się programowania i można im po prostu w tym pomóc. Myślę, że dzielenie się z innymi wiedzą, ale też czymkolwiek z innymi osobami, pomaganie im jest bardzo taką przyjemną sprawą, bo wychodzę z założenia, że tyle ile damy komuś, tyle samo odbierzemy, tak jak powracająca fala. I dzielenie się wiedzą z innymi ludźmi daje ogromną satysfakcję. Ten moment, taki trochę magiczny, w którym ta druga osoba zrozumie szczególnie trudne zagadnienie, jest największą nagrodą dla każdego.